Teraz idziemy schodami w dół. Super, fajnie, fajnie. I tam mamy, jak widzicie, tarczę, którą wypadałoby zebrać. Tylko teraz jak ją zbierzemy? Ha, ja chyba wiem jak. O, tu mamy jeszcze mniejszą tarczę. Nieźle. Znowu Erklingi, naprawdę? Udało się! Kapitalnie! Pullu! Wspaniale! Orbi! Kapitalnie! Dobra, przesuwamy teraz, dawajcie, wszyscy razem. Wingardium Leviosa. Okej, dobrze. O! I teraz pytanie. Jak zdobyć tą tarczę? Czy to czasem nie trzeba tego kloca przesunąć teraz do góry? Chyba trzeba, no. Ron, co ty odwalasz, debilu? Myślę, że to trzeba w inny sposób zrobić. No, to trzeba będzie tam do góry przesunąć. O, teraz będzie jazda. Będzie jazda. Będzie jazda. Aha. Super. Chyba nie to chcieliśmy zrobić. O, tak. Super. Lecimy dalej. Trzeba się odpowiednio ustawić. No może nie tak. Ale byliśmy blisko. Dobra, teraz już mamy z górki, ponieważ wszyscy jesteśmy na jednej platformie. O, tak. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Nos. Kurde, no nie. Cięcie? No i mamy to. Została nam już tylko jedna tarcza. Przepraszam w ogóle was najmocniej, jeżeli kogoś irytuje to, że ja jestem taki trochę naburmuszony, jakby można było to tak powiedzieć, ale to tylko jest spowodowane tym, że no czasami no ta gra ma takie odklejki od rzeczywistości, że to czasami aż powiem wam szczerze, że przykro się na to patrzy, nie? Z jednej strony szanuję w tej gierce to, że to wszystko w ogóle tak graficznie w mojej opinii bardzo ładnie wygląda. Dubbingowo, no to w mojej opinii jest bez zmian. Nadal uważam, że dubbing polski to jest coś ekstremum dobrego. Natomiast to, że gra opiera się na koopie, a postacie w ogóle nie chcą z tobą współpracować, to jest już dla mnie trochę przesada. No i też trochę fabularnie, wiecie, ja se zdaję sprawę, że te wszystkie gry, które ogrywałem, są w jakimś sensie zraszowane. No, Kamień Filozoficzny na PS2 był najbardziej dopracowany z tych wszystkich pod tym względem, ponieważ miał najwięcej rzeczy, których no nie było w innych wersjach Kamienia Filozoficznego, za co oczywiście ogromne propsy. No ale nie zmienia to faktu, że to wciąż większość z tych gier jest bardzo zraszowanych, no nie? I jakby... Co chciałem powiedzieć?
No mnie osobiście irytuje na przykład coś takiego, że mamy właśnie rzucić zaklęcie Carpe Retractum na przykład, a nie wszyscy współpracują, ponieważ ktoś najwidoczniej ma w dupie to. To jest strasznie irytujące, powiem wam szczerze. Lapiforce! To było niezłe! Odlord! Hej, Jula. Jak w szkole? Pomóżcie! No to super. A jakąś ocenę dostałaś? Super, że pomagacie, zwłaszcza Tyron, bo ty to w ogóle to już ancymon nie z tej ziemi jesteś, jeżeli chodzi o pomoc. Naprawdę, kurde, takiej wspaniałej pomocy od ciebie to naprawdę ze świecą tylko szukać, powiem szczerze. Jestem wręcz zdumiony tym, że ty jesteś taki pomocny, Ron, naprawdę, kurde. Nic tylko powinszować i no naprawdę jestem zadowolony z twojej pomocy. Serio, nie ironicznie. Ron, jesteś naszym bohaterem, na którego nie zasługujemy, a dostaliśmy. Plus jeden, byku. Myślę, że duża część z was ogarnęła, że to, co ja obecnie powiedziałem, to jest ironia. I sarkazm. Ponieważ gdybym tak serio uważał, to no nie, ironicznie bym nie gadał w ten sposób. A ja bardzo ironicznie gadam, dlatego że pomoc Rona to jest jakiś nieśmieszny żart. Jestem ciekaw, czy jestem w stanie tam doskoczyć, bo nie pamiętam szczerze. Nie, no nie jestem. Nie oszukujmy się. To by było zbyt piękne, gdybym miał takie możliwości. Ale niestety Harry Potter to nie jest Spider-Man. O, w drugą stronę oczywiście. Teraz kombinuj, panie Wacek, jak się tam dostać. Znaczy ja wiem, jak się dostać, ale no, niestety na łatwiznę sobie nie pójdziemy, musimy iść naokoło. Przykro mi. Aqua Eructo! Aqua Eructo! Axio! Retraktu! Pomóżcie mi! W porządku! I ten Ron bez jakichkolwiek emocji. W porządku. Co się też dowiedziałem od Seby, to już tak mogę nadmienić, że ponoć, żeby kontrolować, żeby jakkolwiek, dobra, może nie kontrolować, ale żeby trzecia postać, czyli w tym wypadku Hermiona, która się buntuje, jakkolwiek jakkolwiek reagowała na nasze komendy, to tutaj by musiał drugi gracz już grać. Czyli tak jak ja gram tutaj jako ja i Ron mi tutaj pomaga, to żeby Hermiona jakkolwiek normalnie funkcjonowała, to by musiał być tutaj drugi kontroler podpięty. No, coś takiego. Tak więc taka ciekawostka. A teraz znowu robimy cięcie, ponieważ cięcia kosztów to spoko sprawa. Inflacja nas dopada. Co ja gadam w ogóle? Nie, naprawdę wybaczcie mi, ja jestem po prostu tak lekko zirytowany przez to, że no tak się momentami dzieje z tymi postaciami. Kurde, nie chcą ze mną współpracować. Co ja wam takiego zrobiłem? Akcjo! Carpe Retractum! Pomóż nam, Ron! W porządku! Jesteśmy debeściaki!
Tak, Ron, jesteśmy debeściaki. Zgadzam się z tobą. Nie no, kurwa. Serio, Ron. A, nie przejdę dalej, nawet jeżeli pójdę w bardziej w bok, ponieważ... powody, moi drodzy. Powody to jest super sprawa. Bardzo lubię, kiedy gra mi nie daje konkretnych powodów, dlaczego nie mogę pójść, ponieważ niewidzialna ściana. Niewidzialna ściana to jest dobry powód na to, żeby nie iść dalej. Pamiętajcie, moi drodzy, plus jeden. Plus jeden dla twórców. Rzucamy carpe retractum, ponieważ to jest najlepszy czar. Uwielbiam go, zwłaszcza kiedy jest zbagowany w takiej grze jak Harry Potter i Czara Ognia. O ja! What the fuck? Dobra, won mi z tymi parówami. Idźcie stąd! Uroczyście przysięgam wam, że dostaniecie w pierdol. To tak jak taka ciekawostka, nawiązałem teraz do więźnia z kabanu na PS2. Jak było to, uroczyście przysięgam, że knuję coś niedobrego, to ja akurat tym tutaj bohomazom uroczyście obwieszczam im, że dostaną w pierdol przy pierwszej lepszej okazji. Skończyłem babci sranie. Wingardium Leviosa. Super. Teraz lecimy do łazienki prefektu. Ponieważ tam jest taka fajna ukryta tarcza, moi drodzy. I ciekaw jestem, czy ktoś z was w ogóle by się domyślił, że ona tam będzie. Jestem tego niezmiernie ciekaw. Wiecie co? Walić was. Ja stąd uciekam. Nara. O, łazienka prefektów. Ciekawe, gdzie ta tarcza może być. Nie ma żadnego pęknięcia. Nie, wcale. Nie. Co, tu jakieś pęknięcie jest? Proszę was, naprawdę. Wyszkolony, super. Nowe karty 9. I co? Zablokowane. Super. Nadrobiliśmy wszystko, więc teraz lecimy dalej z fabułą. Bez zbędnego przedłużania. Zadanie 2 turnieju trójmagicznego jezioro. Tylko najpierw sobie jeszcze wyliczę. Super. Jedziemy z koksem. Tego mi brakowało. Aż się wody napiję. Przed nami drugie zadanie turnieju. Wczoraj wieczorem każdy z reprezentantów został pozbawiony czegoś, co jest mu bardzo bliskie. Spoczywa to teraz na dnie Czarnego Jeziora. Ich zadaniem jest to odzyskać. Reprezentanci, możecie zaczynać. O Jezu, pamiętam to. W sensie pamiętam to z filmu, że coś takiego miało faktycznie miejsce. No co, możemy przyspieszyć, spoko. No i teraz mamy trochę takiego Aquamana. Haha, widzisz? I co, Seba, myślałeś, że powiem, że Supermana 64? Nie. Oj, nie byczku. Druzgotka? Co to jest druzgotka? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale dobra. Lećmy, płyniemy dalej w sumie. Nie wiem, czym możemy tutaj przyspieszyć, bo ja tu cały czas C wciskam, a mam wrażenie, że nie przyspieszam. Ale co do samego poziomu w tym jeziorze? Bez jakiegoś tutaj, nie wiem, owijania. A, dobra, tym możemy przyspieszyć, dobra, spoko. Nie widziałem. Szczerze powiedziawszy,
To mi się bardzo podoba. To jest poziom, który jestem w stanie bardzo pochwalić. Nieironicznie. Bardzo mi się on podoba graficznie. Zresztą dużo część poziomów mi się tutaj graficznie bardzo podoba. No, dachy Hogwartu to jest chociażby tego dobry przykład. Zielarstwo też mega zajebiście wygląda. Ogólnie nie ma tutaj poziomu takiego, który by mnie naprawdę... który graficznie by mi się nie podobał. Bo graficznie ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Natomiast jeżeli chodzi o sterowanie... O komputer? O kurde. Dobry żart w ogóle. Komputer w tej grze istnieje? Nie powiedziałbym. Ale no tak, przemierzamy sobie przez jezioro? Co tam się dzieje? A, dobra, będę musiał teraz walczyć. Okej. Nie mogę płynąć dalej because of walka z przeciwnikami, którzy mi tutaj wadzą. Znaczy ja się nie zatrzymywałem, ale gra sama z siebie się zatrzymała. No dobra. Skoro gra tak chce, to niech gra tak ma. Jestem ciekaw, czy ja w ogóle to przeżyję. Bo mi przypomnę, tak tylko chcę nadmienić, że zostały tylko 2 życia. Ale 1300, prawie 400 fasolek to... No, dobry wynik, I guess. No ale mówię, no jeżeli chodzi o sterowanie, no to... To jest z jednej strony coś w miarę przyjemnego, ale... Nie wiem, to sterowanie w tej grze ma jakiś dziwny okres, powiem szczerze. No, niestety. Taka brutalna prawda trochę. Dobra, i znowu atakujemy. No ale mówię, ja nie będę tutaj, kurde... Czy to papugował, czy nie papugował. Ale... Ogólnie to jest taki dla mnie klon Aquamana z GameCube'a. Haha, trademark teraz w tym momencie, jak Seba będzie chciał kiedyś robić V2, to... Oj, byczku, nie. Oj, nie, byczku, nie ma takiego bicia. A, i te oczy mnie... Dobra, zadały mi damage. Okej. I tak pewnie będę miał jedno życie. Jedno życie. Tylko najgorsze jest to, że teraz jak zginę, to chyba od początku wszystko zaczynam. Dobra. Róbmy jednak wszystko, żeby nie zginąć. Trzymajmy się jeszcze jakichś standardów. No ale to jest sporo fasolek w sumie. Mam tylko godzinę. Okej. Mamy tylko godzinę. Nie zwlekaj. No dobra, spoko. XD? Straciłem życie, ale tak czy siak płynę dalej. A, i mamy checkpoint, super. Teraz tam mam trochę wysrane w te tarcze. Chociaż nie, chwila, moment. Czy ja normalnie życia tutaj tracę? Bo chyba nie, nie, ja chyba tutaj nie traciłem. Ja chyba tylko w zwykłych poziomach tracę życie. Tutaj to mogę chyba w nieskończoność ginąć, z tego co pamiętam. To easy. Wywalone jajca. Co chciałem powiedzieć? Coś chciałem powiedzieć, widzicie, sam sobie przerwałem i teraz gubię się sam w zeznaniach. Trochę śmiesznie to wyglądało, że oberwałem, ale Harry dalej płynął, nie? Tak trochę... Ale mówię, jeżeli chcecie zobaczyć tam te dodatkowe rzeczy, które są w tej gierce jak najbardziej, to polecam wam obadać Let's Play Seby. On tam pokazał chyba wszystko, co było w tej gierce możliwe do pokazania. Ja tylko chcę przejść gierkę, to jest moje jedyne marzenie.
Musimy teraz to wszystko tutaj pocisnąć, żeby polecieć dalej. 6 minut, kurde, 6 minut jesteśmy w tym poziomie. Ale jaja. A ponoć następny turniej trójmagiczny jest jeszcze gorszy. Tak słyszałem. Ponieważ tam jest labirynt. Ha, a ja bardzo labiryntów nie lubię. To mogę powiedzieć od siebie, że ja labirynty lubię na przykład w Labyrinth Zone. To jest fajny poziom w Soniku 1. Ale labirynty w grach mi się bardzo, bardzo, bardzo źle kojarzą. Ponieważ w labiryntach spędza się bardzo dużo czasu. Bardzo, 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 bardzo dużo czasu. Więc lecimy dalej, let's go! I szybko, szybko, trzeba się przydostać dalej. No to już chyba końcówka jest tego poziomu, o ile dobrze kojarzę. Wiem, że to dla niektórych trochę słabo, że ja sobie tak zaspoilerowałem, bo lepszy byłby efekt zaskoczenia. Jak najbardziej się zgadzam z wami. Tutaj bez dwóch zdań. Ale szczerze powiedziawszy, patrząc jaka ta gra jest momentami upierdliwa i jaka jest bardzo, no nie bójmy się tego powiedzieć, czasami irytująca, to nie chcę ryzykować tym, że potem będę siedział nie wiadomo jak długo. Bo ja chcę, żeby ten let's play był skończony, a nie żebym potem zanulował let's play z powodu takiego, że no przykro mi, ale zgubiłem się, nie wiem co mam dalej zrobić. O, srebro, otrzymałeś dwie tarcze, super. O, i widzicie? Już od razu lecimy dalej z fabułą, nie musimy się zatrzymywać. Po co to komu, po co później, kurde, nadrabiać niepotrzebnie. Lecimy dalej. Się nie poddajemy. Zaraz niedługo nas ostatni poziom będzie czekał chyba. Tak, bo już tu nie mamy nic do nadrabiania, super, yes! Ja pierdzielę. Profesor Moody umieścił dzisiaj wieczorem puchar turnieju trójmagicznego wewnątrz labiryntu. Tylko on wie, gdzie się znajduje. Reprezentanci, przygotujcie się.